Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze, Wysoki Sejmie, mam zaszczyt w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko do sprawozdania Komisji o projekcie ustawy Prawo Pocztowe, druk nr 801 i 890. Komisja Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2012 roku przekazała rządowy projekt do Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo Pocztowe. Na posiedzeniach podkomisji oraz posiedzeniu Komisji Infrastruktury omówiono szereg zmian w projekcie, które mają charakter implementacyjny i dostosowawczy do prawa Unii Europejskiej. Stosowne zmiany ustawy szczegółowo omówił, przedstawił Wysokiej Izbie poseł sprawozdawca Jacek Tomczak. Dlatego nie będę mówił już o konkretnych zapisach, a przejdę już do meritum i ewentualnie do poprawek naszego klubu. Szanowni Państwo, w trakcie dzisiejszego czytania chciałbym złożyć w imieniu mojego klubu stosowne poprawki, które za chwileczkę przedstawię i króciutko je uzasadnię. Tak jak pan poseł Jacek Tomczak powiedział, mamy stosowny dokument, czyli opinię ministra spraw zagranicznych do rządowego projektu ustawy Prawo Pocztowe i została tu już zaakcentowana kwestia niezgodności z prawem unijnych zapisów artykułu 108 ustęp 2 oraz artykułu 113 ustęp 3 i 4. W związku z powyższym klub Platforma Obywatelska składa stosowne zmiany i proponujemy zmiany w artykule 108 ustęp 2, który otrzymuje stosowne brzmienie zgodne z wymogami. Zacytuję. Operatorzy pocztowi świadczący usługi powszechne lub usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, których przychód z tych usług w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, przekroczył 1 000 000 zł, są obowiązani do udziału w dopłacie. Artykuł 113 ustęp 3 i 4 otrzymują brzmienie. Ustalenie wysokości udziału operatora pocztowego w dopłacie następuje na podstawie jednolitego wskaźnika procentowego stanowiącego stosunek należnej dopłaty do sumy przychodów operatorów obowiązanych do udziału w dopłacie z usług powszechnych lub z usług wchodzących w zakres usług powszechnych osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata. Ustęp 4. Wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie stanowi iloczyn jednolitego wskaźnika procentowego, o którym mowa w ustępie 3, oraz kwoty przychodów tego operatora z usług powszechnych lub wchodzących w zakres usług powszechnych osiągniętych w roku obrotowym, za których jest ustalana dopłata i nie może być wyższa niż 2% kwoty tych przychodów. Nie będę już uzasadniał. Stanowisko MSZ-u jest jednoznaczne. Kolejna poprawka, którą składam w imieniu klubu, ma związek z rozszerzeniem artykułu 16 ustęp 5. Jest to poprawka praktycznie formalna, która w trakcie prac nie została zgłoszona. Artykuł 16 ustęp 5 otrzymuje brzmienie i tu nasza propozycja. Do zwrotu przesyłki pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy artykułu 31 do 33. I kolejna poprawka do artykułu 26. Proponujemy zastąpienie wyrazu której wyrazem których. Zmiana polega na zastąpieniu wyrazu, tak jak już powiedziałem, ma ona na celu ujednolicenie ustępu pierwszego z ustępem drugim zawierającym upoważnienie do wydania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych rozporządzenie określające wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w związku z tym, że złożyliśmy te poprawki, chciałbym to przekazać i oczywiście mam ogromną nadzieję, że na następnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury poprawki Klubu Platformy Obywatelskiej zostaną przyjęte. Dziękuję bardzo.